Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o wysiewie jednej z moich ulubionych roślin ozdobnych, a mianowicie o starcu, popularnie nazywanym mrozami. Uwielbiam starca i jako ciekawostkę powiem Wam, że mamy marzec, a ja nadal mam starca z poprzedniego roku w ogrodzie. Niektóre są troszkę zmarznięte, inne wyglądają lepiej i o ile część nadziemna prawdopodobnie będzie się nadawała do Ścięcia, dlatego że nie stoi już tak dumnie, tylko raczej się pokłada i leży, o tyle część podziemna bardzo prawdopodobne jest, że przezimowała. Tym bardziej, że była w miejscu, w którym była mocno wysiłkowana grubą zrębką drzewną i było tam też dużo śniegu. A ja podczas odśnieżania wręcz tego starca śniegiem przysypywałam. Słuchajcie, starzec wygląda przez cały sezon po prostu tak, jakby był przypruszony. Szronem, jakby to była roślina po prostu z jakiejś narni, z czegoś jest cudowne. Jeżeli szukacie czegoś na niskie obwódki i czegoś takiego, co będzie wytrzymywało mrozy nawet do minus kilkunastu stopni, bo powiem Wam szczerze, że mój starzec poddał się dopiero jak było minus dziewiętnaście w tym roku, jak było minus czternaście, piętnaście, spokojnie sobie dawał radę i wyglądał świetnie. Gdyby nie te dwie noce, naprawdę takie duże, z takim mrozem. Prawie minus 20 stopni to tego starca miałabym nadal, no ale cóż no, wysieję nowego, on bardzo szybko rośnie, łatwo się przyjmuje, łatwo się go pikuje. Naprawdę, jeżeli miałabym powiedzieć, wymienić kilka takich roślin, które polecam szczególnie, tak z całego serca, to uwierzcie mi, polecam mrozy. Chcę tych mrozów mieć w tym roku dużo, więc mam tutaj pojemnik, recykling jak zwykle, napis starzec. Ziemia uniwersalna, do siewu i pikowania, bez dodatku perlitu. Tutaj to, co będę przysypywała na wierzchu, ma trochę perlitu, bo mi zostało, ale zasadniczo nie trzeba. Zdolność kiełkowania jest dosyć dobra, więc no, bądźcie tak ostrożni z wysiewaniem nasion, ale ja powiem szczerze, że nie będę żałowała. Chcę mieć tego starca bardzo, bardzo dużo. A że nasiona mam już z poprzedniego roku. Teoretycznie mają jeszcze termin ważności przez dwa lata. Ale teoria teorią, a praktyka pokazuje nam to, że nasiona roślin ozdobnych bardzo szybko tracą zdolność kiełkowania warzywa. Oj, wiecie, wytrzymują długo. Starca mam sporo, ale wysieję wszystko. I od razu z tej paczuszki. Widać to, prawda? One są takie jaśniutkie, te nasionka, więc bardzo dobrze je widać. Wcale nie było aż tak dużo. Trzeba wziąć tutaj taką poprawkę, że nie wszystkie wykiełkują. Fajnie wygląda jak trawka. O, właśnie, można powiedzieć, że nasiona przypominają trawę, ale tak jakby były stworzone sztucznie. One, są, one nie mają takich obłych zakończeń, ani zakończeń wrzecionowatych, tylko one są zakończone tak tempo. Wyglądają jak jakieś granulki takie sztucznie wyprodukowane. Przysypię sobie te nasiona niewielką warstwą podłoża takiego bez grudek, trochę tutaj muszę rozgnieść, bo mam parę grudek. Ale nie grubo, nie wysiewajcie, nie przysypujcie grubo, bo nasionka są małe. Mamy taką zasadę, że im mniejsze są nasiona, tym y, płytszą taką y, warstwę gleby nad nimi y, tworzymy. Oczywiście te nasiona by wykiełkowały nam nawet bez przysypywania. To nasze przysypywanie to jest tylko po to, żeby te nasiona szybciej odzyskały wilgotność, żeby one miały bezpośredni kontakt z y, wodą. A żeby nie wysychały tam powierzchu tak szybko i żebyśmy nie musieli tak często podlewać. Zraszam to z góry. Nie żałuję, daje dużo. Nasiona są przeschnięte, a niczego nie będę tutaj nakrywała, nie będę przykrywać tego pojemnika, dlatego szybko ta ziemia tutaj odparuje, stanie się sucha. Jeżeli chcecie czymś bezpośrednio od razu po wysianiu nakryć, oczywiście jest taka możliwość, kawałek szyby, ale najłatwiej po prostu folia, zakrywamy to folią, robimy kilka dziurek, to wtedy nie lejcie tak dużo wody. Ja, że tych moich rozsad nie nakrywam, bo bacznie obserwuję proces kiełkowania, obserwuję też po tej glebie, jak ona się zachowuje, bo mamy różne ziemie i też jedne są bardziej suche, inne są mokrzejsze, że tak powiem. Chcę mieć kontrolę. Nie, za, nie zakrywam tego niczym, a poza tym cały czas mam możliwość codziennie do tych sadzonek, do tych wysianych nasion, pojemników zaglądać, kontrolować, więc tego nie potrzebuję i leję przez to wody więcej na początku. Później nie szalejcie z wodą, starzec lubi wodę, ale no nie potrzebuje jej nie wiadomo ile. Starca wysadzamy do gruntu po ostatnich przymrozkach, czyli najlepiej w drugiej połowie maja, ale oczywiście kontrolujcie pogodę. Ostatnie przymrozki mogą się pojawić wcześniej, gdzieś na początku maja, a mogą się pojawić nawet pod koniec maja. Jeżeli chodzi o starca, to producent poleca nam wysiewanie marzec, kwiecień, maj i to są wszystkie dobre terminy. Nawet jeżeli wysiejecie w maju do gruntu, będziecie go mieli, mało tego, będziecie go mieli jako jedną z nielicznych ozdób do końca sezonu w ogrodzie pięknego, po prostu zniewalającego urodom starca. To jest roślina jednoroczna. Ona w pierwszym roku nie wytwarza żadnych kwiatów. Będziemy mieć tylko po prostu taką rozetę takich srebrzystych, kutnerowatych listków. Starzec, jeżeli przetrwa zimę, to zakwitnie nam w drugim roku, ale jego kwiatostany nie są ozdobne. W uprawie starca nie chodzi o kwiatostany, chodzi o po prostu tą. Nawet nie masę zieloną, bo to nigdy zielone nie jest na początku. Jak jest malutkie, to jest zielone, a potem im bardziej wzrasta, tym bardziej przybiera taką właśnie srebrzystą barwę. Tutaj starzec musi iść koniecznie na stanowisko słoneczne. On urośnie na każdej ziemi, ale im będzie ona taka bardziej żyzna, tym będzie rósł no, piękniejszy. Świetnie nadaje się na takie kwietniki dywanowe, na rabatki, obwódki. I teraz tak, jest taka. Mm, od razu Wam już tutaj powiem, bo nie wiem, czy będzie kolejny film o uprawie starca. Spotkałam się z takimi opiniami, że w miarę wzrostu starca należy go przycinać. Czyli, na przykład, mamy taką nieregularną tutaj masę i ścinamy na kulkę, na przykład, tutaj tak? Przycinamy i on będzie się rozkrzewiał. Ale ja Wam powiem, że z mojego doświadczenia wynika, że starzec fantastycznie się rozkrzewia bez żadnych zabiegów przycinania. Nie trzeba wcale nic przycinać, ogławiać, on sobie poradzi. To będzie ogromna kula, jeśli będzie miał żyzną glebę, słońce i odpowiednio dużo wody, to będzie piękna kula, wręcz no, taka ponad półmetrowa kula, gęsta. Piękna, bez żadnego przycinania. Kto wysiewa starca daje znać, kto miał problemy kiedyś ze starcem daje znać. Postaram się odpowiedzieć na te pytania, no żeby nam wszystkim było z tymi starcami i innymi roślinami łatwiej. Trzymajcie się i do usłyszenia. A starzec oczywiście na miejsce słoneczne, ciepłe teraz, na parapet. Czekamy na pierwsze listki, pikujemy i potem znowu na słońce i czekamy aż będzie rusł. Do usłyszenia.